serdecznie witam pana rektora, panią dziekan, pana profesora oraz gościa z dalekiego Krakowa, pana doktora Michała Szandułę. Szanowni Państwo, drogie dzieci, przepraszam, studenci. Szanowni Państwo, wystawa ta jest efektem zajęć w pracowni fotografii, którą prowadzę ze studentami w kierunku sztuki plastyczne na uniwersytecie. Tutaj mamy zdjęcia studentów z drugiego stopnia z pierwszego roku. Studenci ci w pierwszym semestrze mieli za zadanie sfotografować to, czego nie widać. Mieli za zadanie sfotografować to, co się wydarzyło w jaskini, oczywiście platońskiej. Mieli sfotografować to, co uwiodło Baudrillarda. Wszystkie te tematy zmierzały do tego, aby przestać myśleć przedmiotem, a zacząć myśleć obrazem. Wtedy ten przedmiot nie odciąga uwagi, a myślimy o formie dzieła, czy to malarskiego, czy to fotograficznego, o kompozycji, o perspektywie, o kolorze, o tym, żeby stworzyć obraz, a nie tylko pokazać przedmiot. To jest drugi semestr. Tutaj wracamy do przedmiotu, bogatsi o te doświadczenia z poprzedniego semestru. Fotografujemy przedmiot, temat martwa natura, sfotografowana czy przedstawiona na dwa różne sposoby, w dwóch różnych ujęciach. W takim bardzo klasycznym, tradycyjnym, jaki ukształtował się w XVII-wiecznej Holandii. Martwa natura wanitatywna, motyw memento mori, wyszło to dość melancholijnie. I drugie podejście do martwej natury, inspirowane również malarstwem, tym razem kubizmem, martwa natura z gitarą. Jak się okazało, to połączenie kubizm i fotografia okazało się bardzo wybuchowe. Już pierwsze pytanie miałem, czy to jest fotografia jeszcze? I ile fotografii jest w tej fotografii? To jest takie pytanie, na które rzetelnie postaram się nie odpowiadać. Tak, jak tutaj osoby różne przychodziły, to też ale przecież to nie znaczy, że to były podstawowe fotografie. Fotografie są. Więc powiedziałam, żeby przyszli na wernisaż i uzyskali odpowiedź. Tak jest. Szanowni Państwo, dzisiaj ta fotografia jest prezentacja ruszyła przecież. Zaraz poprosimy pana profesora. Fotografia dzisiaj jest półproduktem. Rzadko się zdarza tak, że zdjęcie, które robimy my sprzętem, który fotografuje jeszcze nie tak dobrze, jakbyśmy chcieli, od razu pokazujemy. Zwykle ta fotografia, ten obraz przechodzi przez jakieś filtry, upiększamy albo ubrzydniamy, robimy coś, żeby ten obraz, który stworzyła maszyna, żeby zmienić. I na ile go zmieniamy, zależy to tylko i wyłącznie od fantazji tego, który tej obróbki dokonuje, bo jaka jest różnica, czy z dziewczyny, nie chcę powiedzieć brzydkiej, robimy ładno, ale zmieniamy to i owo, czy jaka jest różnica przy takiej zmianie, czy takiej modyfikacji, czy przy takiej, gdzie z gitary robimy taką gitarę. Także wydaje mi się, że jest ona niewielka. Panie profesorze. Czekamy. Państwo, po prostu nic więcej. Ja tylko jestem coraz bardziej dumny, że studenci z kierunku sztuki plastyczne coraz większe mają spektrum zainteresowań, coraz większe spektrum świadomej wypowiedzi plastycznej i to cieszy, że już nie mieścimy się, panie rektorze, nie mieścimy już się w przestrzeniach naszego uniwersytetu, tylko zaczynamy szukać różnych przyczółków i to jest nam bardzo miło, że jesteśmy tutaj mile widziani, zarówno w Krakowie też, oczywiście jestem bardzo wdzięczny, bo mamy tam następny przyczółek, następną galerię, w której promowani są nasi studenci. Także, drodzy Państwo, myślę, że starania i prowadzącego, ale samych studentów, przyszłych twórców, mam nadzieję, że tutaj są już naprawdę zapowiedzi różnych ciekawych postaw.
I to jest, nie jest to odosobnione, bo to jest jedna z wystaw, to jest jeden z przedmiotów, który jest eksponowany tutaj, w tej galerii. Zapraszamy też do przestrzeni naszego Wydziału Nauk Humanistycznych na Żytniej 39, gdzie tam mamy naprawdę na bieżąco prezentowane prace studentów w kierunku sztuki plastycznej. Także ja dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz. Za gościnność. Za gościnność i trzymam kciuki.